W ramach zapobiegania rozpowszechniania się koronawirusa Koleje Małopolskie podjęły stosowne działania. Jesteśmy też po rozmowach z obsługą pociągów, w wyniku czego pociągi będą dezynfekowane. Wszystko po to, żeby pasażerowie czuli się bezpiecznie i żeby po prostu było bezpiecznie, żebyśmy tego koronawirusa nie rozpowszechniali. Przeprowadzono już także zaawansowaną dezynfekcję niektórych wagonów. Przedstawiciele Kolei Małopolskich zapewniają, iż odkażanie taboru będzie kontynuowane. Preparat, który został użyty, likwiduje nie tyle koronawirusa, ale różne inne bakterie oraz grzyby, który jest dla ludzi bezpieczny. Zabieg trwa kilkanaście minut, okres karencji trwa maksymalnie godzinę. Potem skład może jechać generalnie w świat. Pojazdy wyposażono w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk pasażerów i pracowników wraz z instrukcją ich użytkowania. W ramach ograniczonych miejsc styku pasażerowie nie będą musieli otwierać drzwi. To jest kwestia techniczna. Maszynista będzie to dokonywał, w związku z tym również te miejsca styku spowodują, że ich będzie mniej, a przez co liczymy, że będzie również bezpiecznie. Oczywiście pamiętamy o tym i musimy pamiętać o bieżącej higienie, czyli myciu rąk, ale również musimy zachować w każdej sytuacji zdrowy rozsądek. Województwo Małopolskie rekomenduje korzystanie przez pasażerów z aplikacji mobilnych umożliwiających zakup biletów, w tym z aplikacji systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna oraz automatów biletowych dostępnych m.in. na przystankach kolejowych i w pociągach.